sztandarze wypisano hasło wyznaczające fundamentalne zasady naszej służby. Bóg, honor, ojczyzna. Trzy słowa, które się nawzajem uzupełniają niejednokrotnie w przeszłości, stając się dewizą narodową. Za ufundowanie tego symbolu dziękuję Komitetowi Honorowemu, w skład którego weszli przedstawiciele władz samorządowych powiatu opolskiego ze starostą na czele. Jest to niewątpliwie wyraz uznania dla działań naszej formacji podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa obywateli, którzy tutaj mieszkają, przebywają i przepracują. Jest także zobowiązaniem do podejmowania wszelkich starań, by życie, zdrowie i mienie ludzkie nie było nigdy zagrożone. Wyszyty na sztandarze orzeł biały, jego rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, dumę narodową oraz poświęcenie do ojczyzny. Panie pośle, ekscelencjo księże biskupie, panie generale, panowie komendanci, panie i panowie oficerowie, szanowni państwo. Wręczenie sztandaru to bardzo wyjątkowe i podniosłe wydarzenie, tym bardziej, że odbyła się to w roku stulecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Właśnie dzisiaj miałem ten zaszczyt w imieniu społeczności powiatu polskiego wręczyć sztandar Komendzie Powiatowej Policji w Kole. W ten symboliczny sposób społeczność naszego powiatu dziękuję kolskiej policji za trud, poświęcenie i wierną służbę. To dzięki waszej pracy czujemy się bezpieczni. Od dziś sztandar ten będzie pośród was w każdym dniu pracy. Kobenna będzie mogła szczycić się tym pięknym symbolem podczas wszelkiej uroczystości. Posiadanie sztandaru to wielka nobilitacja, ale też i wielka odpowiedzialność. Z całego serca gratuluję jego otrzymania i życzę, aby stało się to przyczynkiem na rzecz ciągłego doskonalenia i rozwijania jednostki. Policjantkom i policjantom, pracownikom cywilnym komendy życzę wielu sukcesów w życiu społecznym i zawodowym. Niechaj wasza praca będzie dla was źródłem satysfakcji oraz społecznego uznania, a słowa wypisane na waszym sztandarze Bóg, honor, ojczyzna towarzyszą waszej codziennej służbie. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pierwszego zastępcę komendanta Policji w Kole, podinspektora Jacka Brzęckiego. Szanowni Państwo, z okazji nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kole, Komendant Główny Policji skierował okolicznościowy adres, który odczyta. Udział w uroczystości wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Kole jest ogromnym zaszczytem. Niestety, z uwagi na zobowiązania służbowe, nie mogę osobiście uczestniczyć w tym niezmiernie ważnym wydarzeniu. W tradycji naszej formacji sztandar jest zawsze symbolem honoru, odwagi i służby narodowi. Stanowi wielką nobilitację. Świadczy bowiem o postawie każdego z nas wobec obowiązków i policyjnego etosu. O nienagannej służbie i pracy. Jestem przekonany, że dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Kole wręczony sztandar będzie nie tylko świętością, ale symbolizować będzie również więź ze społecznością, z której wyrośli i której służą. Dziękuję panie komendancie. Za chwilę dowódca uroczystości wyda komendę przygotowującą pododdziały do defilady. Pododdziały. Baczność! Do defilady. Ugrupowanie marszowe, kierunek w prawo. Maszerować. Na ramię. Broń! Górki w prawo.
Następuje teraz przygotowanie pod oddziału do defilady. Zapraszam Państwa do obejrzenia pokazu musztry paradnej w wykonaniu orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą kapelmistrza komisarza Adama Widiwa. Orkiestra została założona w 1974 roku. Promuje polską policję poprzez koncerty muzyki klasycznej i rozrywkowej w kraju oraz za granicą.